22 listopada zmarł Andrzej Wójtowicz, wieloletni wiceprezydent Tarnobrzega. Przegrał walkę z chorobą nowotworową. Miał 53 lata. Andrzej Wójtowicz urodził się w Lublinie. Był absolwentem Wydziału Geodezji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po studiach swoje życie zawodowe związał z Tarnobrzegiem. Przez wiele lat pracował na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej. Był również członkiem Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Małopolskiego Serwisu Rzeczoznawców Majątkowych. W latach 1998-2010 za prezydentury Jana Dziubińskiego pełnił funkcję wiceprezydenta Tarnobrzega. W tym czasie zapadały decyzje dotyczące ważnych dla miasta inwestycji, m.in. powstania Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, rozbudowy stadionu miejskiego czy budowy wiaduktu łączącego Mokrzyszów z centrum miasta. Po zmianie władzy w 2010 roku Andrzej Wójtowicz przez 4 lata zasiadał w Tarnobrzeskiej Radzie Miasta. Bardziej skupił się także na swojej własnej działalności, którą prowadził w Krakowie. Pozazawodowo oddany był ruchowi neokatechumenalnemu. Wspólnie z żoną Beatą kierowali pracami Szkoły Nowej Ewangelizacji Koinonii Jana Chrzciciela. Od 2015 roku oboje byli koordynatorami nowego regionu Koinonii z siedzibą w Krakowie, obejmującego tereny południowej Polski. Mieszkając w Tarnobrzegu współpracował z klasztorem ojców dominikanów, gdzie prowadził nauki dla narzeczonych. Jego dalsze plany przekreśliła choroba nowotworowa. Walkę z nią przegrał 22 listopada w wieku 53 lat. Ostatnie pożegnanie wieloletniego prezydenta Tarnobrzega odbędzie się w sobotę 19 listopada o godzinie 12 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie-Olszanicy.